Namiast nie choruję od 25 lat. Zauważyłam u siebie pierwsze objawy niepokojące. To była zamazana mowa, słabe ręce, podwójne widzenie. Moja choroba zaczęła się 25 lat temu, można powiedzieć. Miałam problemy z oddychaniem. Zaczęły się też problemy z osłabieniem ogólnym, męczliwością mięśni. Od tamtej pory nie czułam się już zdrową osobą. Miastenia jest chorobą autoimmunologiczną, kiedy organizm człowieka produkuje zupełnie niepotrzebne, szkodliwe przeciwciała przeciwko ważnemu fragmentowi mięśnia, tak zwanemu złączu nerwowo-mięśniowemu. Na objawową miastenię choruje w Polsce 9 tysięcy osób w absolutnie każdym wieku. Nogi mi po prostu odmawiały posłuszeństwa, ręce, całe ciało było takie jakby sflaczałe, tak mogę to powiedzieć. Nakłada się na to też stres. Przez 2 lata dostawałam leki na uspokojenie. Oczywiście mój stan się nie poprawił, wręcz się pogorszył. Podwójne widzenie też bardzo się nasiliło. Zostałam skierowana na operację oczu. No i okazało się po operacji, że operacja nic nie dała. Trafiłam do jednego szpitala. Tam podano mi magnez, bo właściwie powiedziano, że prawdopodobnie to jest na tle nerwowym. I podanie tego magnezu dożylnie, który jest bezwzględnie przeciwwskazany, właściwie spowodował, że zostałam przewieziona do następnego szpitala. Jeśli chodzi o diagnostykę miastenii, w Polsce sytuacja jest dobra z punktu widzenia dostępności metod diagnostycznych. Raczej wyzwaniem jest ten moment, kiedy lekarzowi ma przyjść do głowy, że problemy pacjenta to właśnie miastenia. Ja na przykład bardzo słabo mówię. To każdy słyszy. Zna mnie, wie, że to nie jest mój głos. Kwestia malowania rzęs na przykład, czy też duża trudność z czesaniem włosów. Nie jestem w stanie długo machać tą ręką i uczesać tych włosów, czy suszenie włosów. Ta ręka mi drży, ona jest słaba, ona mi opada. Jeżeli ja mam słabe nogi, czy słabe ręce i ja nie dam rady czegoś zrobić, jakieś czynności proste, uczesać włosów czy coś, nie zrozumie tego zdrowy człowiek. Nasi pacjenci nie są leniwi, to są fantastyczni, walczący o swoje zdrowie ludzie. Wielu naszych pacjentów dzięki leczeniu wraca do absolutnie pełnej sprawności, ale jest to choroba, która czasem może nawet zagrażać życiu. Jestem w programie leczenia immunoglobulinami ludzkimi. Zaczyna mi być lepiej i jest taki moment, kiedy te 2-3 tygodnie, bo to mniej więcej tak trwa, takiej super poprawy, ja praktycznie w ogóle nie odczuwam objawów choroby żadnej, prawie. No to naprawdę docenia się wtedy bardzo wszystko. Sterydy muszę brać cały czas. Jestem na dużych dawkach, funkcjonuję. Jeżeli za bardzo zjedzę trochę więcej, to już przestaje funkcjonować. Bardzo, bardzo czekamy na terapie bardziej celowane. Terapie, które będą lepiej adresowały ten problem, który toczy się w organizmie pacjenta na miastenie, dając, mam nadzieję, mniejsze objawy niepożądane. Pamiętajmy, że wielu naszych pacjentów wymaga leczenia farmakologicznego przez nawet 50 czy 70 lat życia. Zachorowali jako młode dziecko, będą żyli do 80 czy 90. Niech żyją w komforcie i zdrowo.